Czy ty też znasz ten najprostszy sposób, w jaki można wykonać zadanie z procentami? Zobacz. Dwukrotna podwyżka za każdym razem o 20% jest równa jednej podwyżce o? Mam nadzieję, że nie powiesz o 40%, bo to jest klasyczny błąd na egzaminie ósmoklasisty. Jak to najłatwiej wykonać w jednej linijce? Początkowa cena równa jest x. Jeżeli mamy podwyżkę o 20%, to liczymy 120% tej ceny, czyli w ułamku dziesiętnym jest to 1,2. Znowu podwyższamy, o 20%, czyli znowu mnożymy raz 1,2. Po wymnożeniu tych dwóch liczb mamy 1,44x, a to jest 144% x, tak więc podwyżka była o 44%.